No to pytaj. Tadeuszu, powiedz mi, skąd dowiedziałeś się o punkcie misyjnym? Od znajomych. No ale co ci powiedzieli? No powiedzieli mi, że właśnie jest taki punkt misyjny, że można sobie przyjść, można się pomodlić. Tak ci powiedzieli? Można się napić kawy, tak no. No to super. No i czym dla ciebie stało się to miejsce? Czy stało się jakoś ważne, czy... No czy chyba najlepszym dowodem jest to, że przychodzę, prawda? A od jak dawna przychodzisz? Wow, no już z pół roku będzie, albo może więcej, bo mi ten, Arek mi o tym powiedział, przecież ja z Arkiem przyszedłem tu pierwszy raz. No to nie cały rok, no, bo to było latem, pamiętam, staliśmy no jakoś tak, no. To dziękuję ci, że jesteś. Znaczy, no właśnie, może nie tyle ze słyszenia, ale kolega mnie przyprowadził. Mhm. No i tak mi tu przypadło do gustu to miejsce i ludzie, którzy tu pracują, przychodzę. Dziękuję ci, że jesteś i dziękuję, że chciałeś nam powiedzieć o tym. Celinko, powiedz mi, jak dowiedziałaś się o punkcie misyjnym? Od koleżanki. Co ci powiedziała o takim miejscu? Powiedziała, że tu jest ciepło, że tu można ogrzać się. Kawy napić. Bardzo przyjemne miejsce jest. No i dzisiaj, jak już tu jesteś od jakiegoś czasu, to czym się stało dla ciebie to miejsce? Miejsce mi się stało, że tu można przyjść, zjeść, napić się kawy, ogrzać się. Czyli stało się ważne. I bardzo ważne miejsce się stało. Ty też jesteś ważna dla tego miejsca. Dziękuję ci bardzo, że chciałaś nam powiedzieć i dziękuję ci, że jesteś. Rysiu, powiedz mi, jak ty dowiedziałeś się o punkcie misyjnym? Kolega mi tu miejsce pokazał. Powiedziałem się tak przypadkowo od niego. Mm-hmm. Gdzie się zaprowadzał, wiedziałem, gdzieś tu szłem w Polsku kilka razy, ale nie wiedziałem, w którym miejscu on się znajduje. Aha. No i tak się nie ciągnęło, no tak, żeby samemu? Nie, ale później tak mnie... Gdzieś jakoś przy kościele na osobie mi się spotkali, zacząłem z nim rozmawiać. On mi, chodźcie, zaprowadzę, bo jestem zapisany, to chyba na 13 był. Mm-hmm. No w tym czasie, że zacząłem chyba się na 15 czy na 16 jakoś. A to było niedawno jakoś, nie? No, jakieś 2 tygodnie temu. No właśnie, też tak kojarzę. No. No i tak po tych 2 tygodniach, no wie, czym dla ciebie jest to miejsce, w sensie? To dla mnie tak, posiedzieć, ogrzać się, miło czas spędzić z ludźmi, porozmawiać o swoich różnych problemach, mm-hmm. No tak rozmawiać z sobą, mm-hmm. No, to wszystko. Dziękuję ci, że chcesz do nas przychodzić wciąż, że nas odwiedzasz i że zgodziłeś się to powiedzieć. Ja to mówię, że prosto z mostu. A, serca. Tak trzeba, prosto z mostu. Januszku, powiedz mi, skąd dowiedziałeś się o punkcie misyjnym? A dowiedziałem się na punkcie misyjnym chyba ze 4 lata temu. To kawał czasu. Tak. U sióstr. Kalkutek? To oczywiście. I co ci powiedziały? Nie. Przez ojca Kudesławka. A, czyli ojciec tam był? Ojciec tam był i mówił właśnie o tym punkcie misyjnym. I wtedy pojawiłem się, jakiś czas chodziłem i później przestałem chodzić. Mhm. I teraz wróciłem z powrotem. Na stare śmiecie. Na stare śmiecie, mówię. Dzięki ojcu Sławkowi, dzięki siostrom, Kalkutkom. No mówiąc szczerze, no to jest to, że tam się dowiedziałem o wszystkim i to przyszedłem. No i czym dla ciebie stało się to miejsce? Czym? Bo mówisz 4 lata, no to już kawał czasu, nie? Czym stało się miejsce? No. Takim miejscem kudę spokoju. Taka oaza. Spokoju, jako człowiek bezdomny potrzebuje takiego miejsca, mm-hmm. żeby być spokojny. Ja jestem z reguły jedną rzecz kudę samotnika. Mm-hmm. I wolę jedną rzecz być, wolę mieć takie spokojne, luźne miejsce. Mm-hmm. Żeby spokojnie sobie przemyśleć sprawy, poczytać książkę, krzyżówki porozwiązywać. No i właśnie jedną rzecz powiem, jedną rzecz. Dzięki wspólnocie mam kudę mieszkanie treningowe. No właśnie, no bo z jednej strony przychodzisz tutaj dla spokoju, a z drugiej strony właśnie widzę, że no tak dobrze się dogadujesz z ludźmi.
Że taki jednak jesteś otwarty i ja no, przynajmniej otwarty, tutaj w punkcie, ale, nie? No, nie wiem jak to powiedzieć. I mnie lubią i nie lubią, no. Zależy to. No, to normalne. A spotkałeś Jezusa na przykład w tym czasie, kiedy zacząłeś przychodzić tutaj? Tak, zacząłem jedną rzecz, kiedy wierzyć w Boga, mówiąc szczerze. Bo w rodzinie jedną rzecz, jako w rodzinie katolickiej jednej, byłem wychowany, ale nie zaczęło się, nie chodziło się do kościoła, nie chodziło się nigdzie, a tu zacząłem... się spotykać z Panem Jezusem. Tak. No to ja Ci dziękuję w takim razie, że mi to powiedziałeś. I dziękuję Ci, że jesteś z nami od 4 lat i że jesteś świadectwem też tutaj dla wszystkich wkoło, że się da, tylko trzeba chcieć.